Dobrze widzowie, zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, a w zasadzie do kilku głównych tematów odcinka, bo mamy tutaj informacje o nowej grze, mamy informacje o jakiejś tam zmianie dla graczy late game'owych, o jakiejś nowości dla tych graczy, to oczywiście przypominam, że od dzisiaj do niedzieli trwa promocja na grzybki 20%, jak na koniec każdego miesiąca, na stronie home.syfygamy.net. Tutaj widzę, że piszecie pozdro YouTube, można pozdrawiać, bo nagrywamy na streamku. W każdym razie nad czatem macie banerek tańsze grzybki home.syfygamy.net. Jest to oczywiście oficjalna strona twórców gry, gdzie można kupować klepsydry, pakiety specjalne, grzyby i tak dalej. No i właśnie od dzisiaj do niedzieli trwa tutaj promocja na grzyby 20%. Zachęcam do używania kodu twórcy neutral w polu kod twórcy, do wysyłania do mnie screenów, jak tego kodu używacie, jak kupujecie z moim kodem. Ja dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie za grzybki. Czyli na przykład płacicie stówkę za grzybki, to ja dostaję 5 zł. No a ja organizuję co miesiąc w ramach wdzięczności za to, że mnie wspieracie, giveawaye na grzybki albo PSC. To już tam w zależności co sobie zwycięzca wybierze. To jest kolejna sprawa. No i już taki giveaway zorganizowałem 14. W kwietniu był 14 giveaway, w maju będzie 15. Te giveaway się zazębiają, więc jak teraz mi wysyłacie screeny, no to one już idą do tego majowego. Jak majowy się skończy, to od razu będą szły do czerwcowego. No i wiadomo, no to się fajnie zazębia, można by powiedzieć. Jak wyślecie screena, to zawsze do jakiegoś giveawaya on trafi, po prostu. Teraz kwietniowy był rozstrzygnięty w tamten piątek, czyli prawie tydzień temu. No i mówię, zaraz już, w sensie zaraz, no w połowie maja się zacznie majowy giveaway. No i już do tego majowego sobie screenki zbieram i dopisuję ludzi. Najzwyczajniej w świecie. Będzie to już 15 giveaway. Co miesiąc, odkąd funkcjonuje kod twórcy na tej stronie, właśnie takie giveaway organizuję, żeby wam podziękować za to, że mojego kodu używacie, a wpisanie go to jest oczywiście parę sekund. W sumie to jest 2 sekundy. A jak macie auto uzupełnianie, to 1. Dobrze, nieważne. Przechodzimy do głównego tematu odcinka na szybko. No i teraz tak, mam dla was przygotowane 3 screeny. W kolejności, można powiedzieć, chronologicznej. No i mamy tak, informacje o nowej grze i zaangażowanie w Shakes and Fidget. Kontaktujemy się, aby podzielić się elektryzującymi informacjami i potwierdzić nasze niezachwiane oddanie grze, która nas wszystkich zjednoczyła. Z radością ogłaszamy, że niedawno rozpoczęliśmy nową przygodę, przeprowadzając techniczną premierę nadchodzącej gry mobilnej. Celem tego przedsięwzięcia jest gruntowne przetestowanie stabilności gry i upewnienie się, że spełnia ona wysokie standardy przed jej uroczystą prezentacją. Rozumiemy, że wśród takich ogłoszeń mogą pojawić się obawy co do przyszłości Shakes and Fidget. Uspokajamy, Shakes and Fidget nie tylko tu pozostanie, ale nadal będzie otrzymywać miłość, wsparcie i aktualizacje, których wszyscy oczekujecie. Nasze zaangażowanie w Shakes and Fidget jest tak samo silne jak zawsze i nieustannie pracujemy nad nową zawartością, funkcjami i ulepszeniami, aby poprawić wasze wrażenia z gry. Aby ożywić naszą nową grę, zachowując jednocześnie jakość i rozwój Shakes and Fidget, zebraliśmy oddany zespół utalentowanych osób. Zespół ten koncentruje się wyłącznie na rozwoju i sukcesie nowego tytułu, zapewniając, że nasze wysiłki nad Shakes and Fidget pozostaną nienaruszone. Jebaś Disa, kurwę jebaną! No w ogóle przypominam, że jest coś takiego na streamie jak Sound Alerty. Dobra, i dlatego na nagraniu to słyszycie. Chcieliśmy podzielić się z wami, naszymi drogimi graczami, tą wiadomością, aby zapewnić przejrzystość i potwierdzić, że rozwój naszego wszechświata gier ma na celu zapewnić wam więcej radości bez uszczerbku dla ulubionej gry. Dziękujemy za nieustanne wsparcie i bycie integralną częścią rodziny Shakes and Fidget. Jesteśmy podekscytowani przyszłością i nie możemy się doczekać, aby wyruszyć z wami w tą nową podróż, kontynuując tę, którą dzielimy od tak dawna. Za wiele kolejnych epickich zadań w Shakes and Fidget i nie tylko. No informacja taka, można powiedzieć, specyficzna. Generalnie co mogę powiedzieć? No nie mamy żadnych takich no szczegółów, nie? Nie mamy tytułu tej gry. Nie mamy szczegółów, na czym ta gra będzie polegać. To jest jakaś gierka mobilna. O co będzie z nią chodzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast coś tam się tworzy. Coś tam się nowego tworzy. No i zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie. Czy jest to dobre posunięcie ze strony twórców? Uważam, że chyba nie do końca, bo już jakiś czas temu mieliśmy to 100% wygenerowane przez AI. No troszeczkę tak brzmi, szczerze mówiąc, troszeczkę tak brzmi, koksu. Powiem tak, no jakiś czas temu, już w sumie parę lat temu, mieliśmy informację o nowej grze. Była to gierka bardzo podobna, też oczywiście od twórców Shakesa, do Clash of Clans, jak dobrze pamiętam. No i ten projekt został zamknięty, po prostu, no porzucili go, można by tak powiedzieć. I co? No i ludzie kochają Shakesa za to, że to jest Shakes, nie? Za to, jak ta gierka wygląda, za to, powiedzmy, jak funkcjonuje.
za to, jaki sentyment wielu graczy ma do tej gry, więc uważam, że tutaj nowa gierka chyba nie wypali, ja mam przynajmniej takie odczucia, no ale oczywiście zobaczymy, jak się już pojawią jakieś szczegóły i tak dalej, to ja na pewno jakiś film z tego nagram i zobaczymy w ogóle, o co chodzi w tej nowej grze. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Lecimy dalej, no i mamy listę zmian. Lista zmian, która pojawiła się przedwczoraj bodajże, przedwczoraj po południu. No i oczywiście znowu jakaś tam, poprawa wypraw, można by powiedzieć. Poprawa w cudzysłowie. Poniżej przedstawiamy zmiany, które zostaną wprowadzone dzisiaj na serwerze F9. Na pozostałych serwerach pojawią się w poniedziałek. Czyli to było wczoraj, więc w środę pojawiły się te zmiany na serwerze F9, a na pozostałych serwerach, tak jak mamy napisane, w poniedziałek 29 kwietnia. Dziennik zmian 20.0, no to jakaś tam poprawka 0.4. Nowe funkcje, opcje. Przełączanie pomiędzy misjami i wyprawami jest teraz możliwe tylko do momentu wykorzystania awanturniczości w jednym z dwóch trybów. Od tego momentu zmiana trybu dla danej postaci w tym dniu nie będzie już możliwa. Czyli, jeżeli zaczniecie robić awkę na swoim koncie zwykłymi zadaniami, to już nie będziecie mogli przełączyć na wyprawy. I działa to również w drugą stronę, jak zaczniecie robić wyprawami, to nie będziecie mogli przełączyć na zwykłe misje. To jest, no tak to po prostu działa. Nowa gra Fidget versus Shakes. Tak, to będzie osobna gra niż obecna Mortalo. Więc no mówię. Nerw wypraw, no można by powiedzieć, że jest to nerw wypraw, do czego zaraz przejdziemy. Ale no, co? Jest to bardzo istotna zmiana, żebyście o tym pamiętali. Chociaż no powiem wam szczerze, że ja się ostatnio czuję bezsilny, bo ja wam nagrywam 3 albo 4 filmy o tym, że jest coś takie jak wyprawy. Mija miesiąc, odkąd wprowadzają wyprawy do gry, a ktoś przychodzi na czat i się pyta, a co ty takiego robisz ciekawego? Chodzi oczywiście o wyprawy. Także no, nie do każdego gracza niestety moje filmy docierają, ale warto pamiętać, że jak już zrobicie jedną misję, na przykład wyprawą danego dnia, to drugie już nie zrobicie, na przykład zwykłą misją, nie? Tylko już na cały dzień będziecie musieli robić wyprawy. Natomiast jeżeli chodzi o ulepszenia, bo tak to nazwali, co ciekawe, wyprawy. Limit złota dla wyprawy 100-minutowej został zmniejszony do 200 milionów i zależy teraz od posiadanego wierzchowca. Z najlepszym wierzchowcem wynosi 400 milionów, kiedyś było to 660 milionów. Więc, no jak widzicie, bardzo mocny nerw, zwłaszcza dla graczy late game'owych, no tych wypraw, nie? Tych wypraw, bo o wiele mniej tego golda z takowych będzie leciało już od poniedziałku, też warto o tym pamiętać. W poniedziałek może warto będzie awkę zrobić od razu po północy albo z samego rana, żeby po prostu jeszcze wykorzystać te większe wartości golda, bo aktualizacja pewnie wejdzie jakoś między 10 a 12. Dobrze, i przechodzimy do ostatniej informacji, czyli dlaczego taki limit został wprowadzony. No i mamy tutaj wpis z pamiętnika dewelopera. Dlaczego limit złota musiał zostać wprowadzony? Rozumiemy waszą irytację, to normalne, że gdy komuś coś zostanie zabrane, zostanie to przyjęte negatywnie. Jednak z naszej perspektywy dostosowanie limitu złota było konieczne. Jesteśmy świadomi, że obecnie niewiele dzieje się na końcowym etapie gry, czyli tak zwanym late game'ie, czy na wysokich poziomach postaci i że brakuje treści. Naszym celem nie było zmienianie tego poprzez wyprawy. Miały one działać w dużej mierze jak klasyczne misje, jeśli chodzi o uzyskiwane nagrody. Nie jest rozwiązaniem, które uczyni końcową rozgrywkę ciekawszą lub bardziej satysfakcjonującą, zapewnienie wygórowanych dochodów ze złota. Choć na krótką metę może się to wydać dobrym wyjściem, na dłuższą metę nie ma to sensu. Zamiast tego z przyjemnością informujemy, że obecnie pracujemy nad nową funkcją skierowaną do graczy posiadających wysokie poziomy postaci, która zapewni różnorodność. Więcej szczegółów na ten temat opublikujemy w odpowiednim czasie. Wracając do tematu zmiany limitu złota, pomimo powiązanego z tym zmniejszenia dochodów w złocie od momentu, w którym limit zaczyna obowiązywać, średnio otrzymacie więcej złota niż z klasycznych misji przy tym samym poziomie awanturniczości. Czyli w dalszym ciągu mimo wszystko więcej golda z tych wypraw poleci, aniżeli właśnie z zwykłych misji, nie? Dodatkowo wkrótce nastąpi poprawa w dystrybucji grzybków podczas wypraw. Czyli bardzo możliwe, że więcej grzybków z wypraw będziemy dostawać. Fajnie by było, bo dużo osób narzeka, że z tych wypraw właśnie grzybów nie leci praktycznie wcale. Zwłaszcza są to oczywiście osoby grające free to play. No i co? I tyle, takie newsy, nowa gierka od Shakesa. Zobaczymy,
co przyniesie, zobaczymy, czy będzie to jakiś sukces, czy też nie. Ja dość sceptycznie do tego podchodzę, uważam, że raczej sukcesu nie będzie, ale zobaczymy. Na pewno będziemy ją testować, tak jak testowaliśmy tą gierkę, no tą podobną do Clash of Clans. Możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o nowej gierce, możecie napisać w komentarzu, co wam przychodzi do głowy jako właśnie taka nowa late game'owa funkcja, o której tutaj zostało wspomniane. No i przypominam, że w tym roku Shakes będzie obchodził swoje 15 urodziny. Będzie to w czerwiec, około tam 20 czerwca będą 15 urodziny gry, więc okrągłe. Także może z tej okazji właśnie jakaś nowa late game'owa funkcja zostanie wprowadzona między innymi. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest to okrągła rocznica giereczki, więc fajnie by było. Na pewno fajnie by było jakieś nowe funkcje, w ogóle jakąś taką większą aktualizację dostać, nie? Coś dla graczy, powiedzmy, nowych, coś dla graczy starych, może właśnie premierę tej nowej gry na urodziny będą również chcieli dać. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jestem osobiście ciekaw, co tam dla nas ciekawego przygotowali. No i tyle jeżeli chodzi o newsy, które ostatnio się pojawiły. Jeżeli chodzi o Shakes and Fidget, przypominam o kupowaniu grzybków z kodzikiem twórcy Neutral na stronie home.syfygame.net. Wszystko macie tutaj w opisie mojej postaci. Macie również oczywiście informacje na banerku nad czatem po lewej stronie. Wysyłajcie mi screeny, jak używacie kodu twórcy przy zakupie grzybów, pakietów, klepsydry, co tam wam tylko... No co tylko macie do kupienia i co chcecie oczywiście kupić, bo teraz jest najlepsza okazja, bo jest po prostu promocja. Od dzisiaj do niedzielki. Tyle z mojej strony, dziękuję wam ślicznie.